Kwadrans po godzinie 18. Przeczytaj. Książki polecane przez dziennikarzy Radia Plus. Spotkania z autorami, recenzje i oczywiście nagrody książkowe. Przeczytaj. W każdy czwartek o 18.15 na antenie Radia Plus. A dzisiaj książka, która opowiada o niezwykle dramatycznych losach młodej Kaszubki. Michał Turek rozmawia z autorem książki Wyrwana z piekła, Edmundem Szczesiakiem. Dzisiaj nie będzie o książce lekkiej, łatwej i przyjemnej. Przede mną pozycja Wyrwana z piekła. Z jakiego piekła? Z piekła podobno najgorszej wojny ludzkości, II wojny światowej. Edmund Szczesiak ją napisał. Fragment przeczytam, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Wróciła ze zmienionym imieniem i nazwiskiem, z paszportem obcokrajowca, z ciężarem przeżyć. Dwukrotnie porwana, przebita nożem na wylot, półślepa. Wróciła na Kaszuby, do Borowego Młyna, miejsca urodzenia, na przekór wątpiącym. W studiu autor dzisiaj, pan Edmund Szczesiak. Dzień dobry. Dzień dobry. O kim to opowieść? Bo to gdzieś tutaj obok, niedaleko. Kaszuby, jeszcze raz spojrzę, Borowy Młyn to kilkadziesiąt kilometrów od Gdańska. Tak, to Kaszuby, południowo-zachodnie. Ten region nazywany jest Gochami. I stamtąd wywodzi się bohaterka tej mojej opowieści, opowieści prawdziwej. Bohaterka żyje. Bohaterka to Gertruda Jutrzenka Trzebiatowska, która została w 1945 roku porwana przez Rosjan. W czasie okupacji wyszła za mąż za Niemca, który w Borowym Młynie z rodziną mieszkał, ale w tym czasie był na froncie. Podczas urlopu odbył się ślub i kiedy zbliżał się front, pani Gertruda bardzo się bała, że zostanie potraktowana jako osoba, która wzięła Niemca za męża i że spotkają los taki, jaki spotykał wiele kobiet, które były pochodzenia niemieckiego. Wieści o tym dochodziły i także tych, które no, miały jakieś związki z Niemcami. No ale panie Edmundzie, sam pan mówił, że takich kobiet było mnóstwo. To czym pani Gertruda pana zainteresowała? Pani Gertruda została porwana najpierw z Gdyni, gdzie się ukryła u kuzynek. Odbyła cały szlak, można by tak określić, do Berlina jako branka, zdobyczna dziewczyna. To może już nie dokończajmy, bo opowiadamy prawie fabułę książki, ale ja chciałem zapytać, to nie jest powieść, to w zasadzie jest taka opowieść losu, bo trochę ma fabuły, jest tutaj bardzo dużo informacji historycznych, to książka taka bardziej dla pasjonatów naukowców niż dla zwykłego człowieka, czy właśnie nie? No sądzę, że nie, ja jestem reporterem, reportażystą, staram się pisać w taki sposób, żeby to było interesujące, ale tutaj niewiele trzeba było talentu autorskiego, bo to jest bardzo dramatyczna historia. No historia, którą napisało życie. Historia jak najbardziej prawdziwa i można by tutaj powiedzieć, że czasami życie pisze scenariusze przekraczające wyobraźnię. I być może, że takiej historii by ktoś nie wymyślił. No dobrze, to historia prawdziwa. Chciałem zapytać, jak pan się z nią spotkał, z tą historią, z panią Gertrudą, bo pan również pochodzi z Kaszub, jest Kaszubą, to pana teren i to dlatego tam pan poznał panią Gertrudę, gdzieś pan o niej usłyszał? No, najpierw napisał o niej nauczyciel z Borowego Młyna. Tekst jego, reportaż ukazał się w Dzienniku Bałtyckim w Rejsach. Chodziło o to, że ona po 53 latach wróciła. Wielki wysiłek tutaj, zwłaszcza półkuzyna jej męża, Benedykta Reszki, który przez 5 lat czynił starania, żeby ją tutaj ściągnąć. I Mirosław Bukowski przejął się przede wszystkim tym, że ona została sprowadzona na wizę turystyczną, bo na wizę repatriacyjną trzeba byłoby czekać wiele lat, a była już schorowana, jak tam pisze, półślepa. I w związku z tym była tu właściwie, mogła tutaj przebywać przez 2 miesiące. Groziła jej deportacja. Tak zresztą niektórzy urzędnicy jej wróżyli, że niestety, ale będzie musiała wrócić. I on napisał właśnie po pierwsze o tym, jakie dramatyczne były jej losy, a po drugie napisał też o tym, jaka jest jej obecna sytuacja. Ja byłem w tym czasie redaktorem naczelnym Wieczoru Wybrzeża, no i uznałem, że się włączymy w to, żeby ta osoba no nie,
nie została odesłana do Rosji. I tak się też złożyło, że w tym czasie mój znajomy Jerzy Kiedrowski był szefem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W jego gestii było właśnie zajmowanie się takimi sprawami. I po pierwsze, no, najpierw udało się załatwić to, że przez okres 2 lat jeszcze mogła tutaj przebywać, a w tym czasie poczyniono starania, żeby uzyskała obywatelstwo, żeby przywrócono jej obywatelstwo polskie, bo ona tutaj przyjechała z paszportem Rosjanki. To się udało. Ja wówczas opublikowałem serię artykułów, reportaży, czy odcinków, można powiedzieć, tej książki w Wieczorze Wybrzeża. I z tego, co mi wiadomo, kiedy wpłynął wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej, a był w tym czasie nim Aleksander Kwaśniewski, z taką opinią właśnie tego wydziału, tutaj z Wydziału do Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z Gdańska, z opinią, że no trzeba byłoby tutaj przyspieszyć ten proces nadania obywatelstwa, to także i właśnie to moje pisanie wpłynęło na to, że ta decyzja została podjęta błyskawicznie. W zasadzie takie obywatelstwo można uzyskać dopiero po 5 latach, a w tym przypadku trwało to tylko 4 miesiące. Dlaczego było to takie ważne? Bo pani Gertruda jako cudzoziemka nie miała prawa do żadnej pomocy społecznej, materialnej i nie miała też prawa do bezpłatnego leczenia. Wiek był już słuszny i no, były obawy, że w razie choroby to po prostu będzie kolejny dramat. Ale wszystko dobrze się skończyło, mówił Edmund Szczesiak, autor książki Wyrwana z piekła. Przypominam, to historia Jutrzenki Trzebiatowskiej, Gertrudy Jutrzenki Trzebiatowskiej, ale to też historia o poczynaniach Sowietów, którzy wyzwalali w 1945 roku Pomorze, o gwałtach, grabieżach, mordach i zsyłkach. Książka trochę mroczna. Panie Edmundzie, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.